Przed nami podsumowanie dnia w informacjach. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie Silesia Flash w środę 12 lipca. Prezydent Katowic chce zmiany przepisów ruchu drogowego tak, żeby miejsca parkingowe można było tworzyć bliżej przejść dla pieszych i skrzyżowań. Jak przekonuje, odległość 10 metrów od tych miejsc jest zbyt duża, przez co trzeba likwidować wiele miejsc parkingowych. Warto jednak pamiętać, że przepisy, które obecnie obowiązują, powstały dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, którzy nie muszą wychodzić na przejście za przeszkody, jaką stanowi zaparkowany samochód. Fatima Orlińska. Od kilku tygodni Katowice wprowadzają nowe oznakowanie strefy płatnego parkowania. Przy okazji likwidowane są miejsca, które nie spełniają przepisów. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych. Naszym zdaniem w strefie tempo 30, gdy prędkość pojazdów jest znacznie niższa, a przede wszystkim w zatokach parkingowych, czyli nie na miejscach, które znajdują się na jezdni i które z automatu niejako siłą rzeczy mogą... Parkujące tam pojazdy mogą sprawić, że piesi mają znacznie gorszą widoczność i ci, którzy jadą samochodami, mogą widzieć mniej. W tych zatokach, w tych obszarach powinno być dopuszczone parkowanie pod warunkiem, że zostaną spełnione określone kryteria. Aby miasta mogły te kryteria określać samodzielnie, potrzebne są zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Wśród głównych propozycji Katowic jest możliwość tworzenia miejsc parkingowych w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Uważamy, że te rozwiązania sztywne są zbyt restrykcyjne i chcemy, żeby tutaj organ zarządzający ruchem, czyli prezydent i jego służby, miały pewne możliwości, żeby w określonych sytuacjach, po stwierdzeniu, że zapewnione warunki bezpieczeństwa, widoczności, można by zastosować rozwiązania bardziej liberalne. W tym cały problem. O tym, że jest problem, władze Katowic zorientowały się dopiero wtedy, kiedy wiele miejsc zostało już osłupkowanych. Do napisania apelu do premiera prezydenta skłoniły głosy niezadowolonych mieszkańców, którzy zostali zaskoczeni likwidacją miejsc parkingowych. Nie możemy też zapominać o ludziach, którzy muszą na co dzień korzystać z samochodu, no bo po prostu nie mają innego wyboru. Dlatego też zwracamy się do pana premiera o zmianę tych przepisów, o właśnie danie takiego wyłączenia w strefach uspokojonego ruchu. Cały czas to podkreślamy, gdzie i tak nie jeździ się szybko, na to, by mieszkańcy mogli nadal parkować i żeby tych miejsc tak mocno nie ograniczać. Prezydent Marcin Krupa wystosował do premiera list z oficjalnym wnioskiem o zmianę regulacji prawnych. Jednocześnie apeluje do innych samorządowców, by apel ten poparli, ponieważ problem dotyczy nie tylko Katowic. List do premiera nie zmienia niczego w planach miasta. Wszystkie nielegalne miejsca zostaną zlikwidowane. Rząd chce zakneblować samorządy, tak twierdzą nie tylko związani z opozycją prezydenci i burmistrzowie, ale również specjaliści zajmujący się ochroną przyrody. Planowana nowelizacja ustawy o ochronie środowiska zmieni reguły gry przy realizacji strategicznych inwestycji. A taką jest m.in. oprotestowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Łukasz Kądziołka. Lex Knebel, tak przeciwnicy mówią o nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Po zmianach nie będzie już konsultacji z mieszkańcami czy właścicielami działek w sprawie inwestycji, które rząd uzna za strategiczne. Zaproponowane przepisy budzą kontrowersje, bo władza będzie poza społeczną kontrolą. Chodzi o to, żeby to zrobić zgodnie z regułami, zgodnie z zasadami, żeby wysłuchać Kowalskiego, Nowaka i jeszcze tysiąc innych osób, tylko po to, żeby gdzieś tam na końcu powiedzieć: posłuchajcie, wyważyliśmy te wszystkie argumenty. To jest cała dokumentacja. Z tej dokumentacji wynika, że te rozwiązania są absolutnie niedopuszczalne, ale to rozwiązanie jest dopuszczalne. W to wchodzimy. Wprowadzenie tzw. ustawy ocenowej w zaproponowanym przez rząd kształcie oznaczałoby, że wszystkie decyzje dotyczące sztandarowych pomysłów władz centralnych przechodziłyby bardzo szybko do realizacji. Według specjalistów to duże zagrożenie, bo potrzebna będzie tylko opinia generalnego dyrektora ochrony środowiska. Właściwie procedura się na tym skończy. My jako społeczeństwo nie będziemy nawet wiedzieli, jaki to jest katalog inwestycji. Nie będziemy mieli prawa do sądu, nie będziemy o tym informowani, niezależnie od tego, jakie były wcześniej konsultacje, jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego, czy to jest park narodowy, czy to jest rezerwa. W przypadku Mikołowa, gdzie odbyła się dzisiejsza konferencja prasowa, oprotestowana przez mieszkańców i władze miasta budowa kolei dużych prędkości mogłaby łatwo dojść do skutku.
Dla nas każdy wariant jest niekorzystny. Ja to zawsze będę podkreślał. My nie jesteśmy przeciwko kolei, ale szukamy partnera do rozmowy tak, aby przeprowadzić ten wariant w sposób odpowiedni. I myśmy nawiązali kontakty i z Metropolią, i z Urzędem Marszałkowskim. Mamy ich wsparcie i my jesteśmy otwarci na negocjacje. Nie mówimy nie, bo nie. Tylko zróbmy to razem, tak żeby uspokoić nastroje społeczne, tak żeby sprawdzić, w jaki sposób oddziaływuje to na środowisko. Takie zmiany w prawie i co za tym idzie procesie inwestycyjnym wywołały protest wśród osób zajmujących się ochroną środowiska. Powstał apel, pod którym podpisało się 80 organizacji. Projekt rządowej nowelizacji tzw. ustawy ocenowej trafił już do Sejmu. Jednym przeszkadza, dla drugich jest symbolem miasta i nie wyobrażają sobie lokalnego krajobrazu bez jej widoku. Kładka dla pieszych w Dąbrowie Górniczej prowadząca do jednego z centrów handlowych przechodzi do historii. Władze miasta podjęły decyzję o jej usunięciu, bo jak tłumaczą, chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, poprawiając ich bezpieczeństwo i ułatwiając poruszanie się po ścisłym centrum Dąbrowy Górniczej. Fatima Orlińska. Prace nad demontażem kładki trwają od wtorku, jednak wciąż wielu mieszkańców Dąbrowy nie ma świadomości, że w ciągu kilku najbliższych dni konstrukcja zniknie całkowicie. I jeszcze w środę próbowali przechodzić na drugą stronę, nie kryjąc zdziwienia, że przejścia już tutaj nie ma. I jak zwykle jednak zdania są podzielone, bo są też tacy, którzy uważają, że miasto kładkę powinno zlikwidować już dawno. To jest taki stereotyp tej klatki schodowej, który powinien być już dawno wyburzony. Ponieważ w całym kraju buduje się piękne kładki przejścia dla pieszych, a tutaj zrobiono taki stary typ, gdzie to w hutnictwie stosowali w latach 70. Po jedno to jest dobra ta wkładka, bo tam była winda, ale ta winda to jest wcale całkiem zepsuta już kupę lat. To przejście powinno zostać. A dlaczego? Udogodnienie to jest dla pani? No tak. Bo nieraz dzisiaj żeśmy przyjechali samochodem i tu nie ma gdzie stanąć, musieliśmy podjechać pod sklep. Ale tu najlepiej nam jest przejść tędy. Kładka jest likwidowana przy okazji przebudowy głównej osi transportowej miasta. Jak mówią przedstawiciele Urzędu Miejskiego, kładka to bariera architektoniczna dla seniorów, matek z dziećmi i osób niepełnosprawnych, a swoją funkcję przestała dawno spełniać. Mi się ten pomysł podoba, ponieważ przez kładkę nie dało się przechodzić za często, ponieważ psuła się winda. A jednak wejście z wózkiem i dzieckiem po schodach jest dosyć problematyczne. Więc jeżeli zrobią przejście tutaj, to ja jestem jak najbardziej za. I faktycznie w zamian za zlikwidowaną kładkę powstaną naziemne przejścia dla pieszych. Dzięki nim możliwe będzie przedostanie się bezpośrednio z ulicy 3 Maja do Galerii Handlowej. Przejścia powstaną na wysokości nowych budowanych przystanków tramwajowych. Być może będzie to przejście wyniesione, żeby też kierowców w tym miejscu zmusić do zwolnienia. Rozważamy też taką możliwość, pozostawimy sobie tam instalacje, żeby ewentualnie dla pieszych zainstalować w tym miejscu wzbudzaną sygnalizację świetlną. Tym samym nieznacznie zmieni się organizacja ruchu, a w konsekwencji ma poprawić się bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Z naszej strony chcemy zapewnić, że ruch odbywający się ulicą Sobieskiego będzie przewężony do jednego pasa, a przejście naziemne, że tak wyrażę, będzie na wyniesieniu, czyli kierowcy przejeżdżający przez nie będą musieli ograniczyć bardzo tą swoją prędkość. Miasto podkreśla, że likwiduje część kładki, do której ma prawo własności. Pozostałą częścią zarządza centrum handlowe. Na razie nie wiadomo, co się z nią stanie. Po 4 latach od otwarcia już trzeba naprawić odcinek autostrady A1. Już nie tylko przejeżdżając przez Piekary Śląskie, kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Prace na wysokości Częstochowy miały rozpocząć się dzisiaj, ale ze względu na zapowiadane upały zostały przełożone. Łukasz Kądziołka. Tak było podczas otwarcia 33-kilometrowego odcinka autostrady A1 od węzła Częstochowa Południe do Pyrzowic. Po prawie 4 latach konieczny jest remont krótkiego odcinka drogi, a to oznacza utrudnienia dla kierowców. Nie da się uniknąć takich sytuacji, bowiem nie jesteśmy w stanie przebadać każdego metra tej autostrady. Kierowcy już od dawna zauważali nierówności, dlatego wykonawca przystąpi do gwarancyjnej naprawy 300-metrowego odcinka jezdni w kierunku Łodzi w rejonie miejscowości Konopiska. To oznacza, że na kierowców czekają utrudnienia już nie tylko na wysokości Piekar Śląskich. W najbliższy weekend prognozowane są upały. Nowa organizacja ruchu spowoduje też większe zamieszanie na drodze, stąd
decyzja o przeniesieniu na późniejszy czas rozpoczęcia tego remontu i próba wdrożenia nowej organizacji ruchu, ale już przy wydzieleniu 3 pasów ruchu. Zamknięcie będzie konieczne na odcinku 500 metrów. Wprowadzone zostanie ograniczenie do 80 i 60 km na godzinę. Prace mają potrwać do października. Strażnicy miejscy w Rudzie Śląskiej wręczają mieszkańcom mandaty. Nie chodzi jednak o nielegalne parkowanie czy niesprzątanie po swoim psie. Latem strażnicy rozdają bowiem mandaty zaufania. To bezpłatne bilety na miejski basen, które dostają osoby spotkane przez nich na niestrzeżonych kąpieliskach. Akcja została zapoczątkowana w 2005 roku, kiedy podczas kąpieli w miejscach niedozwolonych utonęło aż 5 osób. Karolina Komada. Pomimo zakazów, niestrzeżone kąpieliska co roku odwiedzane są przez osoby, które chcą się w nich ochłodzić. Często nie tylko zostawiają po sobie śmieci, ale przede wszystkim zagrażają swojemu życiu. Myślę, że to jest niebezpiecznie, ale ja też tak ale robię. Ale dlaczego pan tak robi? Dlatego, że jak jest woda, potrafię pływać i po prostu kąpię się. No. A czemu pan nie pójdzie na taki strzeżony basen, gdzie jest ratownik? Bo coś na strzeżonym basenie to kosztuje pieniądze, a tutaj to jest za darmo. Amatorów wrażeń na dzikich kąpieliskach odwiedza Rudzka Straż Miejska. Już po raz 18 strażnicy kontrolują stawy i wystawiają mandaty zaufania. Polega to na tym, że podjeżdżając, widząc pierwszy raz taką osobę, która korzysta z takiego nielegalnego kąpieliska, przeprowadzamy z nim rozmowę pouczającą, informujemy ich o zagrożeniach i w ramach jakby tych działań dostają mandat zaufania, który uprawnia do jednorazowego wejścia na basen odkryty przy ulicy Ratowników. Przy kolejnym zatrzymaniu grozi już mandat do 250 zł, jednak oprócz kary taka kąpiel może skończyć się o wiele gorzej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej dzięki tej akcji chce przypomnieć o możliwościach bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. To, że ktoś czuwa nad nami, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli nawet coś by się wydarzyło, bo na basenach takich, które są strzeżone, również są niebezpieczeństwa różnego rodzaju, ale cała ta kadra ratowników jest przeszkolona, jak udzielić pierwszej pomocy, zrobić to skutecznie i jak uchronić danego człowieka przed nieszczęściem, które może być konsekwencją takiego frywolnego korzystania właśnie z kąpieli. A oprócz bezpiecznego pływania mieszkańcy Rudy zachęcani są do wzięcia udziału w aktywnościach na basenie takich jak wodny aerobik lub zumba. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro informacje jak zawsze o godzinie 16, 17.45 i 23.00. Do zobaczenia.